Miłosz Kłoczek, TVP Info. Pytanie o tę ustawę dotyczącą mrożenia cen energii. Dlaczego wrzucono tam przepisy bardzo kontrowersyjne w zakresie budowy farm wiatrowych? Jaki był tego cel? I po drugie to pytanie, na które dzisiaj nikt nie potrafi jasno odpowiedzieć. Kto jest autorem tych zmian i tych przepisów dotyczących farm wiatrowych? Bo politycy Platformy i Polski 2050 wydaje się dzisiaj przerzucają się tym gorącym kartoflem. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta. My znaleźliśmy się w sytuacji nie tylko z ustawą mrożeniową, ale też z ustawą o wigilii handlowej, powiem tak w wielkim uproszczeniu. Podobnie z ustawą o górnictwie, o której już mówiłem, w której nagle, na początku Sejmu, musieliśmy nadrobić te 2,5 miesiąca bez hołowia parlamentarnego i bez Sejmia, które w Polsce PiS zafundował. Więc było wiadomo, że musimy uchwalić tę ustawę o mrożeniu cen energii. Posłowie doszli do wniosku z Koalicji Obywatelskiej, z Polski 2050, że jeżeli leczymy skutek, to wyleczmy też od razu przyczynę. Co jest przyczyną tego, że musimy mrozić ceny energii? To, że one są za wysokie. Dlaczego są za wysokie? Dlatego, że PiS przez 8 lat blokował odnawialne źródła energii. Choć mógł robić dużo więcej. Oczywiście w panelach fotowoltaicznych, w elektrowniach fotowoltaicznych stały się też dobre rzeczy. Ale jeżeli chodzi o energię z wiatru, to było ewidentne mrożenie tej energii. Nie mamy jeszcze energii z atomu. Więc ktoś powiedział, dobrze, to skoro leczymy skutek, to od razu leczmy też przyczynę. Okazało się, że nie zostało to w odpowiedni sposób wykomunikowane. Bo ta ustawa ani nikogo nie chciała wywłaszczać, ani budować wiatraków w parkach narodowych, a te 300 metrów osławione to dotyczyło małych turbin, które rolnik mógłby chcieć sobie postawić w swoim gospodarstwie. Tylko to wszystko nie zostało w tym tempie właściwie wytłumaczone. Dlatego najprawdopodobniej te dwa tematy zostaną rozdzielone i jednym tematem zajmie się Sejm natychmiast. Mówię tutaj o tej kwestii mrożenia cen energii, a drugim tematem, bo on nie zostanie odpuszczony, tematem uwolnienia energii z wiatru na lądzie zajmie się Sejm, być może już w trybie projektu rządowego, tym samym, tylko przepuszczonym już przez też tryby legislacyjne rządu, jak najszybciej, bo my jak najszybciej tych rozstrzygnięć potrzebujemy. Pyta pan, kto tworzył tę ustawę. Tworzyli ją posłowie i eksperci i Koalicji Obywatelskiej, i Polski 2050, i były też konsultowane inne środowiska dość szeroko. Natomiast, wie pan, no jest określona grupa posłów, która się pod tą ustawą podpisała i myślę, że niemerytoryczny był tu problem, nawet jestem co do tego przekonany. Sam się tym tematem dość żywo interesuję od lat. Natomiast problem był komunikacyjny. To można było lepiej wykomunikować, to powinno być po tych 8 latach czekania na to, aż wreszcie się to stanie, to odrobinę lepiej wykomunikowane, natomiast na szczęście jesteśmy w sytuacji, w której możemy powiedzieć tak, usłyszeliśmy głos tych, którzy chcą szerszych konsultacji w tym zakresie, którzy uważają, że można to zrobić jeszcze lepiej. Zrobimy to. Nie miejcie co do tego żadnych wątpliwości. Uwolnimy energię z wiatru w Polsce, tak samo jak energię ze słońca, z polskiego atomu. Możecie być tego pewni. Właśnie po to, żebyśmy za rok, za 2 lata i za 3 nie musieli w pośpiechu uchwalać kolejnych ustaw mrożenia. Właśnie dlatego musimy to zrobić. I zrobimy to. Nie ma co do tego żadnych złudzeń. To jeszcze tylko jedno, bo wizerunkowo trochę słabo wyszło. Nie wszyscy posłowie, którzy się podpisali pod projektem ustawy, znają jej zapisy, tak jak poseł Łącki z Platformy Obywatelskiej, który nie wie dokładnie, pod czym się podpisał, jest zdziwiony niektórymi rozwiązaniami w tej ustawie. Czy tak to powinno wyglądać, że posłowie podpisują dokument, żeby zebrać wymaganą liczbę podpisów, ale nie wiedzą, pod czym się podpisują? Wierzę głęboko w obiektywizm pana redaktora i w to, że z równie krytycznym spojrzeniem i bezwzględnością przyglądał się tym podpisanym in blanco blankietom ustaw składanych w ubiegłej kadencji przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Ale pyta pan, prawda? Konkretną ustawę, akurat tu się Polska 2050 i Platforma podpisywała. Tak, ale pyta pan o detaliczną sprawę, a rozumiem, że docieka pan też istoty zjawiska. Teraz dociekam tej ustawy. A ja chciałbym, jeżeli pan pozwoli, bo rozumiem, że to jest pana pytanie, odpowiedzieć szerzej, a nie węziej. I powiedzieć bardzo wyraźnie, że uważam, że posłowie powinni znać ustawy, pod którymi się podpisują. Niestety w ciągu ostatnich 8 lat tradycją stało się, że posłowie nie mieli zielonego pojęcia, pytani przez dziennikarzy, pod czym się podpisali, bo były po prostu gotowe template'y podpisów, które dołączano do tej czy innej ustawowej wrzutki. Natomiast jeżeli dzisiaj któryś z posłów rzeczywiście mówi, że nie wie, pod czym się podpisał, powinien być pan być absolutnie bezwzględny w egzekwowaniu tego od niego. Posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują i zachęcam pana do dużej odwagi, choć pewnie nie muszę w tym zakresie. Tak, posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują, niezależnie od tego, z której partii.
partii się wywodzą. Dziękuję. Rzeczywiście nie musi pan zachęcać, bo wymagam od wszystkich posłów, żeby wiedzieli, pod czym się podpisują, panie pośle. Cieszę się z tej zmiany. A to nie żadna zmiana. A to nie zmiana. A to dobrze, bo wie pan, to w takim razie tylko jakieś złośliwe tak wypada, plotki. Że po tej stronie nie warto dawać im posłów. Nie wiedzą, pod czym się podpisują. Tak, tak. Ale cieszę się, że pan będzie egzekwował jako nowy marszałek. Będę niezwykle. To jest naprawdę duża satysfakcja. Wreszcie jest taki marszałek, który będzie to egzekwował, prawda? Ja też się z tego cieszę, z tej zmiany, która w polskim parlamencie się wydarzyła. Myślę, że poprzedni też egzekwował. Dziękuję bardzo.